Przy telefonie redaktor Piotr Wit. Witam panie redaktorze, witam państwa. W Kronice Paryskiej 9 września dzieliłem się ze słuchaczami następującym przewidywaniem. Cytuję siebie. Obok polityków zawodowych naprzeciwko Macrona wyrósł przeciwnik ideowy, którego nie będzie można utrącić ani oskarżeniem o zatrudnianie żony, ani o przyjęcie w prezencie garnituru. Miliarder Vincenty Bolloré, właściciel mediów, wierzący i praktykujący katolik. Zorientowałem się w sytuacji bardzo wcześnie, skoro François Hollande zauważył ją dopiero w ostatnią sobotę i w ślad za nim inni. Po upływie 2 miesięcy od tamtej kroniki trudno jest przeoczyć Vincentego Bolloré w pejzażu audiowizualnym Francji. Poparcie miliardera, a w każdym razie jego mediów, towarzyszy otwarcie wszystkim poczynaniom Eryka Zemmoura. Oprócz stacji telewizyjnych Canal Plus i przede wszystkim CNews, Bolloré wszedł w posiadanie najbardziej wpływowych stacji radiowych Europe 1, RFM, Virgin Radio, a prasa drukowana. Jego najgłośniejsze tygodniki nazywają się obecnie Paris Match i Journal du Dimanche, ale są i inne. Od grupy niemieckiej Bertelsmana odkupił Tele Loisir, Voici, Femme Actuelle, Capital, Gala, te ostatnie bardzo popularne i wielkonakładowe. Stał się tym samym największym wydawcą tygodników we Francji. Jego produkcja filmów to Studio Canal, internet to strona internetowa Daily Motion, reklama to agencja reklamowa Hava, są także gry wideo, sale spektakli, słynna Olimpia Paryska. Na wymienienie wszystkiego nie starczyłoby jednej kroniki. Darmowy dziennik CNews, 750 tysięcy nakładu, znika natychmiast ze stelaży w metro, podczas gdy jego konkurencja jest odsyłana na makulaturę. Grupa finansowa Bolloré dysponuje potężnymi środkami, ale pieniądze nie wystarczają do stworzenia potęgi medialnej. Bolloré walczył. O najważniejszą część swoich mediów stoczył zażartą bitwę z Bernardem Arnault, najbogatszym człowiekiem Francji i Europy, drugą fortuną świata. I wygrał. Dziś, po upływie 2 miesięcy od tamtej kroniki, można już przypuścić, że dzięki zaangażowaniu Vincentego Bolloré obecne wybory nie będą zwykłą przepychanką polityczną jak dotąd. A ponadto Vincenty Bolloré deklaruje się jako praktykujący katolik. Od czasów generała de Gaulle'a we Francji obecnej to prawie wyzwanie. Znane jest nawet nazwisko jego spowiednika, ojca jezuity. Wiele wskazuje na to, że wiosną rozegra się prawdziwa bitwa o Francję. Kto wie, może o Europę. Bitwa idei. I że naprzeciwko siebie staną nareszcie przeciwnicy dysponujący siłami mniej więcej wyrównanymi. Z jednej strony Zemmour, nacjonalista i konserwatysta, popierany przez Bolloré, z drugiej cała reszta z tak zwaną prawicą włącznie. Mówię tak zwaną, gdyż prawica francuska istnieje tylko z nazwy. Od czasu upadku generała de Gaulle'a, jeżeli udawało się jej wygrać wybory, jak w przypadku Chiraca czy Sarkoziego, to tylko za cenę zapewnienia narodu, że od lewicy różni się nieznacznie. Ale nawet i to było przesadą. Od lewicy różniła się wyłącznie frazeologią, nie programem. Zemmour, zarzucając Marine Le Pen poglądy lewicowe, nie popełnił pomyłki. Od zakończenia II wojny Francuzi marzyli o przekształceniu kraju w rodzaj zwycięskiego Związku Radzieckiego. Republikański naród śnił o Sowietach, jedynym państwie, gdzie zrealizowano w praktyce ideały Wielkiej Rewolucji 1789 roku. Wolność, równość, braterstwo. Ja drugoj takoj strany nie znaju, gdzie tak wolno dyszy człowiek. Nie znam innego kraju, gdzie człowiek oddychałby taką wolnością. W 1962 roku na gospodarstwo rolne Jeana Gabin napadło o 4 rano 700 okolicznych rolników, zarzucając słynnemu aktorowi, że ma za dużo ziemi, 300 hektarów. Część narodu bierze do dziś słowa hymnu radzieckiego na serio.
w listopadzie 2021 roku pokażcie mi drugą stolicę, gdzie trzy wielkie avenue nosiłyby imię Lenina. Przywódca rewolucji radzieckiej został uhonorowany przecież na ogólne życzenie publiczności, aby zadowolić wyborców. Ani masakra Czechosłowacji w 1968 roku, ani strzelanie do robotników w Gdańsku 1970 nie obudziły Francuzów ze snu. Mitterrand doszedł do władzy w maju 1981 roku jako przedstawiciel połączonych partii socjalistów i komunistów, wymachując różą jak czerwonym sztandarem. Powszechne marzenie o państwie komunistycznym nareszcie się zrealizowało. To dopiero wąsaty elektryk z Gdańska na czele powszechnego ruchu społecznego Solidarność obudził Francuzów ze snu. Przyszło rozczarowanie. Dopóki o Związku Radzieckim źle wyrażali się katolicy, Bernanos, Daniel Robs, a także intelektualiści André Gide, Raymond Aron, można było ich ignorować. Ale jak nie wierzyć prawdziwemu robotnikowi z wąsami? Dopiero Wałęsa, mówi się tu Walesa, obudził nieufność narodu francuskiego wobec komunizmu. Gdyby wybory francuskie miały miejsce rok później, Mitterrand nigdy by ich nie wygrał. Od czasu polskiej Solidarności rozpoczęła się długa agonia francuskiej partii komunistycznej, która trwa do dziś. Ale co innego obietnica wyborcza, a czym innym zarządzanie państwem. Wolności i braterstwa się nie ogląda, ale brak równości rzuca się w oczy nawet otumanionemu. W kapitalizmie równości nie można zadekretować, chociaż próby nie ustają. Zarządza się równość płci kobiet i mężczyzn, równość uczniów i nauczycieli, praw dzieci i dorosłych, ognia i wody, aby tylko nie mówić o nierówności majątkowej. Z programu Wielkiej Rewolucji tylko jeden postulat był wykonalny – laicyzacja. I można powiedzieć, po 150 latach został zrealizowany. Na kursie dziennikarskim przed laty nasi paryscy profesorowie nauczali nas tematyki interesującej Francuzów. Więc po pierwsze pieniądze w ogóle, następnie pieniądze własne. Czytelnika, słuchacza, telewiza. To zmaterializowanie społeczeństwa pociąga za sobą nieuniknione konsekwencje. Wyjałowienie ludzkich odruchów z wszelkiej problematyki duchowej, pozostawienie wyłącznie uczucia chciwości, prowadzi do niezadowolenia. Nęcony ze wszystkich stron przez reklamy różnorodnych rzeczy przyjemnych, wyborca mówi sobie, jeżeli istnieje tylko życie doczesne, to niech ono przynajmniej będzie przyjemne. Niech ceny gazu i elektryczności nie rosną o 40%. Niech chleb nie drożeje. I niech paliwo będzie tańsze, a zarobki wyższe i niech nie będzie tej stałej groźby bezrobocia. 40 lat podyktowanej fatalną ideologią doprowadziły w wyniku do obecnej katastrofalnej sytuacji. Eric Zemmour w swojej książce wylicza absurdalne decyzje i zarządzenia i powtarza je co dzień w obecnym turnie promocyjnym po Francji. Ma inteligencję i talent. Jego argumenty są nieodparte, ponieważ bazują na faktach. Dysponuje potężnym poparciem medialnym. I wreszcie naród nie jest zadowolony z rządów. O antysemityzm nie można Zemmoura oskarżyć, ponieważ urodził się Żydem. O faszyzm też nie. Czy z tym wszystkim wygra wybory, jeżeli do nich stanie? Obawiałbym się cokolwiek przewidywać. Francuzi są z natury bojaźliwi. W szlachetnym uniesieniu rzucają rewolucyjne deklaracje, ale po głębszym namyśle wracają do ostrożnych przyzwyczajeń. Duże szanse ma pan Michel Barnier, jest mężczyzną wysokim, reprezentacyjnym i mówi, nie należy być ani za bardzo aroganckim, ani za bardzo układnym, gdyż prawda leży po środku. Francuzi bardzo lubią to słyszeć. A co do poglądów, piękny pan Barnier nazywany jest girouette, czyli kurkiem na kościele. Obraca się w stronę, z której wiatr zawieje. Francuzi nazywają to realizmem.
jakim świecie realizmu porusza się polityka francuska. To jeszcze jedno pytanie do pana redaktora. Docierają do Polski sondaże. Sondaże francuskie to do wyborów prezydenckich i w tych sondażach Éric Zemmour ma już 17% poparcia, wyprzedza o 3 punkty procentowe Marie Le Pen i jest głównym kandydatem do tego, aby zmierzyć się z Emmanuelem Macronem w drugiej turze. Już jest pewne, że czy już jest takie przeświadczenie nad Sekwaną, że Zemmour jest tym głównym, pierwszorzędnym konkurentem dla prezydenta Francji obecnego? Tak, to jest wynik dwóch agencji sondażowych niezależnych od siebie. Wiadomo już dzisiaj, że jest najlepiej usytuowany na to, żeby być w pierwszej turze, żeby być w drugiej turze wyborów. Czy w pierwszej? Trudno jest powiedzieć. Macron, Francuzi, jak mówię, przywiązani są do swoich przyzwyczajeń i Macron ma wciąż 24% poparcia. Ale najważniejszą sprawą tutaj są oczywiście bardzo ważne poglądy, idee prezentowane przez Zemmoura, ale najważniejszą sprawą jest, że może te idee propagować, że może je promować. Do tego służy cała, jak pokazałem, machina dzisiaj ogromna, medialna Vincentego Bolloré. A sam Vincenty Bolloré jest nie jest dorobkiewiczem, jest potomkiem bardzo starej francuskiej dynastii przemysłowców. I jeszcze jedno ostatnie pytanie, panie redaktorze. Z kolei w polskiej prasie, nie tak poczytnej, ale też całkiem nieźle się trzymającej, w tygodniku Do Rzeczy był wywiad w zeszłym tygodniu z Éricem Zemmourem, który podkreślał, że głównym jego atutem jest to, że on ma szansę wygrać w drugiej turze z Emmanuelem Macronem. Do tych sondaży wrócę, one pokazują, że tak wcale być nie musi, że jak na razie to Marie Le Pen ma lepsze sondaże w ewentualnej drugiej turze i starciu z Macronem niż Éric Zemmour. No tak, ale na to, żeby znaleźć się w drugiej turze, trzeba przejść przez pierwszą. Marine Le Pen ma lepsze sondaże, ale wielcy baronowie Marine Le Pen z jej otoczenia coraz częściej deklarują się po stronie Zemmoura i jeszcze dwa punkty sondażowe i oni na stronę Zemmoura przejdą. Ponadto to tournée Zemmoura po Francji, gdzie zatrzymuje się we wszystkich miastach i właściwie te jego seanse dedykacji zamieniają się w wielkie mityngi polityczne, pozwala mu pokazać zawartość swojej grubej książki. Przedstawić publicznie swoje idee, które są po prostu bardzo rozsądne, racjonalne. I Francja dzisiaj zaszła w ślepą uliczkę. Cała polityka opiera się dzisiaj na straszliwej hipokryzji, która daje o sobie znać we wszystkich dziedzinach, w szpitalnictwie, w edukacji, w przemyśle, we wszystkim. Do tej pory media makronowskie, powiedzmy tak, usiłowały przedstawić tę sytuację w fałszywym świetle i od strony najbardziej pozytywnej. Ale teraz ludzie słuchają mediów Bolloré, ludzie czytają tygodniki Bolloré i nagle, chociaż od czasów Mitterranda nie było żadnej przeciwwagi, i nagle widzą, że jednak istnieje inna opinia i ta opinia i ta rzeczywistość oparta jest na znacznie mocniejszych podstawach, nie tylko na dobrych życzeniach, ale na statystykach, na badaniach publicznych. Powiedział Piotr Wity. Dziękuję bardzo za korespondencję i za rozmowę. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Na zegarach godzina 8:01, czas na wiadomości wnet.